Po chwili spod maski buchnęły płomienie. Policjant otworzył maskę, okazało się, że już wydobywają się tam kłęby dymu. Wziął gaśnicę, sam usiłował ten pożar ugasić. No niestety już pożar się rozpowszechnił. Płonący pojazd stał na niewielkim wzniesieniu i w pewnym momencie stoczył się, niszcząc bramę pobliskiego parku. Ogień ugasili dopiero strażacy. Wstępnie wiadomo, że doszło do zwarcia instalacji. Policjanci zwierają szeregi, by dokładnie wyjaśnić okoliczności pożaru.